Wiktor Tomek urodził się 30 listopada 1881 roku w Święcianach na Wileńszczyźnie. Młodzieńcze lata nauki spędził w Lidze, Edynburgu i Petersburgu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Podczas I wojny światowej walczył m.in. w szeregach 276 Pułku Piechoty oraz na froncie rumuńskim. W armii carskiej dosłużył się stopnia podpułkownika. Pomimo wieloletniej służby dla obcego państwa nigdy nie zapomniał o swej polskości. W 1918 roku dołączył do 4. Dywizji Strzelców generała Żeligowskiego, z którą brał udział w walkach z Ukraińcami, a także powrócił do Polski. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej piastował różne stanowiska. Uczestniczył chociażby w bitwie pod Ostrowią Mazowiecką i pod Radzyminem. Po zakończeniu wojny podjął dalszą edukację, a także awansował najpierw na pułkownika, później generała brygady. Po wybuchu II wojny światowej generał Wiktor Tome objął dowodzenie grupy operacyjnej Piotrków, wchodzącej w skład Armii Łódź. Już od pierwszych dni wojny doszło do ciężkich walk z przeważającymi siłami niemieckimi. Sytuacja stała się krytyczna, kiedy to Niemcy przełamali polską linię obrony na odcinku północnym. 8 września objął dowodzenie nad resztkami Armii Łódź i opracował plan przebijania się do stolicy. Próba ta jednak się nie powiodła, więc skierował armię do Modlina i 13 września przejął obronę twierdzy. Dzięki heroicznej postawie obrońców, mimo ciągłego ostrzału i bombardowań, Niemcy nie zdołali jej zdobyć. Dzień po kapitulacji Warszawy i wobec trudnej sytuacji dalsza obrona straciła sens i dowódca zadecydował się poddać twierdzę Modlin. Wynegocjowano honorowe warunki kapitulacji, lecz Niemcy ich nie dotrzymali, a sam generał trafił do niewoli, w której przebywał niemalże do końca wojny. Po wojnie przebywał na leczeniu we Włoszech i Francji, a następnie udał się do Wielkiej Brytanii, aby w 1947 powrócić do Polski. Podobnie jak wielu przedwojennych oficerów, nie był mile widziany przez władze komunistyczne. Zgłosił się do wojska, lecz jako inwalida wojenny natychmiast został przeniesiony w stan spoczynku, ale bez prawa do renty czy emerytury. W kolejnych latach żył skromnie, pomieszkiwał w różnych miastach, pracował fizycznie. Dopiero w 1956 roku uzyskał należną mu emeryturę i przedwojenne mieszkanie w Warszawie na Żoliborzu. Zmarł 13 listopada 1962 roku. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązku. Całe życie generała Tome było walką. Był człowiekiem czynu. W opinii wielu cechowały go ambicja, pracowitość, odwaga, sumienność, honor. Podwładnych traktował z szacunkiem, serdecznością i bezstronnością, czym zjednywał ich serca. Wielokrotnie ranny, zawsze stawał w pierwszym szeregu. 3-krotnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski i 4-krotnie Krzyżem Walecznych. Prezydent RP na emigracji, August Zalewski, awansował go pośmiertnie do stopnia generała dywizji.